Jak panowie? No znalazłeś inne na jednej misji. No i super. Zadowolony widzę, szczęśliwy. Kurde, jak ja ci zazdroszczę, że masz te iskierki w oczach. Na jedną złocinę. Tak, jedna złocina. Widzę, stąd ją widzę. Ja widzę dwie. I widzisz? Cztery. Zaraz muszę Grzesiowi pokazać, gdzie ma złocinę. No to będziemy zaczynać. Grzesiu już wyciąga fiolki. Tak, więc będziemy zaczynać. Miejsce dosyć fajne. Utworzyło się to naturalnie, żeby było ciekawiej, te stopnie tutaj. Dosyć fajnie to wygląda. Materiał jest dosyć ciekawy. Tak więc będziemy kopać sam przodek i zobaczymy, co tym razem nam tutaj się pokaże. Grzesiu, super, tylko popatrz, że robisz centralnie na wylot. Jak spadnie tu materiał, to ona się zasypie. Ja myślę ją zrobić gdzieś tutaj. W ten to oto sposób. Tu mamy wodę przepływową, więc jeszcze jak sobie do tego dodamy sitko, to będziemy mieli... Tu sobie podniesiemy troszeczkę poziom wody. Proszę bardzo. I w tym miejscu mamy czyściusieńką wodę, która jest na przepływie, więc będzie nam cały czas dostarczyć wody do pompki, która zasili. A my sobie sprawdzimy tutaj. Tymczasem Adaś walczy dzielnie. Nawet powiedziałbym bardzo dzielnie. Będziesz miał tak pół uczni w powietrzu? No to tak. Tworzę na niej kamień, żeby... No ciekawie, ciekawie. Dobra, jak się nie przeszkadzam, to sobie odpracuj, a my będziemy zaczynać. Czyli jak postawić kłucznie w locie, kontrolnie. O, nasypałeś trochę za dużych kamieni. No, jak przesypujesz materiał, powinno być ok. Ewentualnie możesz ją troszeczkę cofnąć. Cofnąć do siebie. O właśnie. Przez co odwiedzisz przód, dostarczy się więcej wody, zwiększy się nurt na kłuczni. Zazwyczaj formuje się tutaj, w tym miejscu, trójkąt, który widzicie. Ale ja od kłuczni nie jestem, podkreślam to. Ja wiem, co się wacza. Kłucznia to nie jest moja bajka. Wolę porządny przeciewak. Dobra. Ja mu będę zasilał baterią od kolegi Piotra. Maleństwo na jedną dłoń. Pracuję dzisiaj na niej cały dzień. Dosłownie pukał na niej kolega Grzesiu. Wypukał sobie, wykopał dosyć sporą jamę. Cała ta jama z poprzedniego odcinka była płukana na tej baterii. Przenieśliśmy się, ona nie jest ładowana. Jedziemy z nią dalej. 3 godziny jazdy, jakieś 2,5 z przeniesieniem. Także całkiem spokojnie. Czyli jeszcze z 1,5 do 2 godzin. Myślę, że bez problemu pociągnie mniej więcej. Dobra, dosyć działania. Zaczynamy. Dobra, jest sprawdzony. Jest sprawdzony, jest równo. Ton nachylenia w miarę odpowiedni. No to zaczynamy.
przespacerujemy się, a w tym czasie materiał się nam odpłucze. Zajrzymy sobie na kontrolną. Tu na kontrolnej, szczerze powiedziawszy, nie widzę nic. Strasznie fajnie jest ustawienie tej pustki. Prawie w powietrzu. Ale porównamy sobie ilość materiału. Stąd, dotąd. Adaś? Stąd, dotąd. Dotąd. Dotamtąd. Przesiewacz. To jest taka już różnica znowu pomiędzy przesiewaczem i płucznią. Jest to dosyć mocna różnica. Dobra, tu mam się materiał w płucie. O, widzę, że ktoś skarpetkę zgubił nawet. No cóż. Idziemy do kolegi Grzesza. Grzesiu już uśmiechnięty. I tu masz drugą. To widzisz? No. Także Grzesiu dalej walczy. I co? Miseczka. Ponieważ Grzesiu kupił sobie na razie tylko miskę, żeby sprawdzić, czy mu się to spodoba, czy będzie chciał z nami działać. W ogóle Grzesiu trafił do nas z przypadku, znaczy z przypadku. Wylukał gdzieś filmy w internecie, napisał komentarz, przyłączył się do grupy, napisał, czy nie mógłby się zabrać. Śmiało zapraszam, nie ma problemu. I tak oto dzisiaj Tadeusz jest z nami. No to się nam całkowicie przewód zakopał tutaj. Natomiast zaczęło mi słabnąć aku. Jak widzicie, poziom wody nieco spadł. Nieco. Troszeczkę zostawia kamieni. Widzicie tutaj. Dlatego jest to sygnał, dosyć dobry sygnał, chociaż pompka jeszcze działa, że pora wymienić baterię. Ta bateria jest z nami od godziny gdzieś 9 zaczęliśmy kopać, pół godzinki 20 minut w zasadzie odliczamy na przeniesienie. Prawie 4 godziny działania non stop na takiej bateryjce. 4 godziny nie wyłączania go. Według mnie jest to wynik całkiem spoko. Tym bardziej, że aku nie stoi gdzieś tam na brzeszku w suchym miejscu, tylko na potoku, gdzie ciągnie zimno cały czas. I on jest cały czas schładzany. Jak to działa na baterię, każdy normalny człowiek wie. Dobra. Ja już wyłączam przesiewacz. Zaraz sobie zajrzymy, jak się tam uspokoi. Tutaj widzę na płuczni bardzo fajnie ustawionej sieczyści. Strasznie mnie bawi to ustawienie płuczni w powietrzu. No ale jakoś nie spada. Te progi naturalne to są genialne. Dobra. Trochę się nam tutaj ta kubka zagęściła. A co mamy na płuczni? Na płuczni. Na brytwance, jak to mówię. Dobra. Mączki sobie wyjmiemy. Póki co nic nie widzę takiego. Jakieś krzemienie się pojawiły. Tak, krzemień. Nie widzę granatów. Chociaż nie, no są jakieś małe, ale są. Bardzo mnie interesuje, ile jest tutaj czarnego piasku. Zobaczymy zaraz. Chyba będę musiał zwiększyć lekko kąt nachylenia. Dobra, ściągamy gumę.
I mamy, proszę uprzejmie. Jako że Adaś jest bardziej mobilny ode mnie, zademonstruję Państwu, jak muszę przesiewać. Ja bym go wsadził całego pod wodę po prostu. O właśnie. Po co się to robi? Po to, moi drodzy, dzięki temu wszelkie możliwe drobiny w przypadku sprawdzania kolejnego miejsca zostaną spłukane. I nie zrobimy się po prostu fiula. Czyli sprawdzając kolejne nowe miejsce, przenosząc się, mamy czystą gumę, czysty przesiewacz. Nie mamy na nim drobin. Tak więc mamy wyczyszczone. Tak, wszystko mamy wyczyszczone. Tam parę trawek wisi, coś trudno. I przesiewacz możemy podpiąć do pompy. Pompę wody mamy tutaj. Strasznie, straszna jest ilość sprzętu, którą trzeba ze sobą zabierać. No, no, jeszcze, żeby było ciekawiej, zobaczmy, jaką mamy teraz jamkę. Pierwszy szpadel. Drugi szpadel. Trzeci szpadel, a dziurka się nam kończy gdzieś tutaj. Widzicie? Także przekopanie takiej ilości materiału trochę nam zajęło, ale sprawiło dużo frajdy. Pośmialiśmy przed tym, pożartowaliśmy. O to w tym mniej więcej chodzi. Posłuchaliśmy szumu wody. Także teraz nastała wspaniała część, panowie, czyli jaka? Zapraszam do sprzątania. Pierwszy za łopatę złapał się ten, który najmniej miał, najmniej dzisiaj używał przesiewacza czy płótni, za to najwięcej miski. A tymczasem chłopakom idzie świetnie. No w zasadzie ja sobie stanę z boku, żeby nie było. Powiem wam, idzie wam super. Idzie wam tak świetnie, że co ja się wam będę świecał w robotę. No cóż. Ja sobie pójdę rzeknę tutaj troszeczkę. Żeby nie było. Tak więc wielkie sprzątanie, moi drodzy. Wielkie sprzątanie i cóż. I z wielkiej dziury zostaje nam wyplantowane, wyrównane. Proszę bardzo. Żadnej dziury nie ma. Tam nawet, Adaś, widzę, utyka swoją dziurę po płuczni, żeby nikt nie zarzucił. Ja jeszcze to rozgarnę. No i co, sprawdziliśmy kolejne miejsce. W tym miejscu troszkę biedniej, jeśli chodzi o te mikrozłocinki, które się nam tam pojawiły. W pierwszej części sobie zobaczycie, było ich 10, czy tam 12. A mniejsza z tym, nieważna jest ilość, ważne jest przyjemne spędzenie czasu. W drugiej tutaj, ponieważ pierwszą robiliśmy, o tam gdzieś tam zobaczycie na ekranie. Natomiast tutaj no, zeszliśmy po prostu zobaczyć, czy też są, ile ich jest. Jest tutaj bardzo urokliwie i przyjemnie. Dobra, tyle na dzisiaj ode mnie. Panowie pomachają, o, brzydki nauk palenia, a jak. No i jedziemy, pora się spakować.